Kazumi, jeśli oglądasz ten przekaz, ja nie żyję. Są tu wszystkie znalezione informacje. To duża sprawa, Kazumi. Gdyby dowiedziała się o tym Rada, przymierze miałoby kłopoty. Zaszyfrowałem informacje, żeby je zabezpieczyć. Klucz do szyfru wgrałem na twój Greybox, żeby nikt nie mógł wykraść wszystkich danych. Ale jeśli nie żyję, a ktoś się o tym dowiedział, wystawiłem cię na cel, ukochana. Przepraszam. Keiji. Znam cię, Kazumi. Będziesz chciała zachować te wspomnienia na zawsze. Ale nie potrzebujesz implantu, żeby wiedzieć, że zawsze jestem przy tobie. Proszę, zniszcz te pliki. Nie mogę zrobić nic więcej, żeby cię chronić. Ja nie mogę, tylko to mi pozostało. Żegnaj, Kazumi. Kocham cię. Możemy jakoś zniszczyć tylko te konkretne informacje? Nie. Keiji był mistrzem szyfrowania, połączył je ze swoimi wspomnieniami. Jedno jest teraz nierozerwalnie związane z drugim. Hawk wiedział, że masz kod. Inni na pewno też wiedzą. To tylko kwestia czasu, nim ktoś cię znajdzie i tajemnica się wyda. Masz rację. Po prostu czuję się, jakbym go znowu zabijała. Musisz to zrobić, Kazumi. Dobrze o tym wiesz. Ja... Gomen Nasai, Keiji-san.